Dzień dobry, witamy Państwa w Cieszynie, a w zasadzie teraz na granicy, w mieście, które jest rozdzielone tą kilkusetmetrową granicą. Mamy nadzieję, że ta granica niedługo zniknie. Witam naszego kandydata na prezydenta Roberta Biedronia i oddaję mu głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Cieszyn, dzień dobry Śląsk Cieszyński, dzień dobry Podbeskidzie, dzień dobry Żywiecczyzno, dzień dobry Śląsk, bo to województwo nadal, i dzień dobry bracia i siostry w Czechach, którzy mam nadzieję, że nas słyszą. Ahoj. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w mieście, które jest miastem symbolicznym, miastem wielu kultur, miastem, które jest jednym z najwspanialszych miast Rzeczpospolitej. Jest przykładem tego, jak Polska bardzo jest zintegrowana ze swoimi sąsiadami, jak bardzo łączą nas, Polaków i Polki, tradycje i historia z naszymi sąsiadami. I ci sąsiedzi z zamiedzy, Czesi, to najlepszy przykład dla nas, dla Polaków, jak bardzo granice budują mury, a jak bardzo brak tych granic buduje mosty. I ten most tak naprawdę w jednym mieście, ale przedzielony tą granicą, dzisiaj niestety rzeczywistą granicą, w sposób symboliczny pokazuje naszą przyjaźń, ale także kłopoty, kiedy ta przyjaźń jest podzielona. Miasto, które dzisiaj jest jednym organizmem, miasto, które zarządzane jest przez wspaniałą panią burmistrz tutaj w polskim Cieszynie i wspaniałą panią starostę w czeskim Cieszynie. To miasto, w którym i dzieci, i młodzież z Polski, i z Czech spotykają się, żeby chodzić do tych samych szkół. Pracownicy, którzy chcą pracować w tych samych zakładach. Ludzie chcą robić zakupy w tych samych sklepach. Przed chwilą spotkałem się z mieszkanką czeskiego Cieszyna i zapytałem ją, jak się ma. Jej pierwsze słowa były, że tęskni. My też tęsknimy za wami, Czesi. Chybite nam, Czesi. Chcemy już z wami się spotykać. Chcemy, żeby ta granica została otwarta. Zamknięcie granic skutkuje tym, że niestety wiele tysięcy pracowników transgranicznych ma problemy z normalną pracą. Te granice za chwilę, mam nadzieję, zostaną otwarte, ale jak wiemy, dużym niebezpieczeństwem jest ich ponowne zamknięcie, jeśli przyjdzie druga fala pandemii koronawirusa. Dlatego apeluję jako kandydat na prezydenta, ale także przedstawiciel Lewicy, żeby polski rząd przygotował się także na tą sytuację i blisko współpracował z władzami wszystkich sąsiednich krajów. Bo nie dotyczy to tylko granicy polsko-czeskiej. Dotyczy to równie bardzo granicy polsko-słowackiej, polsko-niemieckiej, polsko-litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Chcielibyśmy budować mosty nie tylko z zachodem, ale także z południem i ze wschodem. Polska zawsze była silna, kiedy integrowała się ze swoimi sąsiadami, kiedy budowała z nimi mosty, a nie mury. I chciałbym być także prezydentem, który będzie takie mosty budował. Byłem ostatnio we Włodawie, na granicy polsko-białoruskiej. I kiedy pytałem mieszkańców Włodawy, czego im najbardziej brakuje, to powiedzieli, że brakuje im kontaktów z ich rodzinami, z ich przyjaciółmi po białoruskiej stronie. Tam zawsze był most. Taki most, jak dzisiaj tutaj w Cieszynie. Ten most niestety przez polską stronę został zlikwidowany i przez lat wiele nie został odbudowany. Chciałbym być prezydentem, który zbuduje dziesiątki, jeśli nie setki takich mostów, i symbolicznych, i praktycznych. Dzisiaj na granicy polsko-czeskiej potrzebujemy jak najwięcej przejść granicznych, żeby ten ruch między mieszkańcami naszych krajów był jeszcze bardziej płynny, żebyśmy się jeszcze bardziej integrowali, bo
Polacy i Czesi, Polki i Czeszki, to tak naprawdę jedna wielka rodzina przyjaciół, którzy po prostu, kiedy im się utrudnia te kontakty, to zaczynają, jak widać, bardzo za sobą tęsknić i bardzo by chcieli się spotykać. Chciałbym także zadeklarować, że nasi parlamentarzyści, także dzisiaj tutaj obecni Przemysław Koperski, Maciej Kopiec, ale także europarlamentarzyści z Łukaszem Kochutem, to są wszystko posłowie ziemi śląskiej, będą pracowali nad planem, który będzie jeszcze bardziej regulował kwestie transgraniczne, który właśnie w związku z tą pandemią dościśli wiele kwestii, które dzisiaj widać jak na dłoni nie zafunkcjonowały w przypadku pandemii. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której te umowne granice w przyszłości po prostu już nigdy nie będą zamykane, bo to niczemu dobremu, jak wiemy, nie służy. Jeszcze raz dziękuję Państwu, że się tutaj spotykamy. Dziękuję, że tak wielu z Państwa jest. Bardzo za Państwem tęskniłem. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykali i Czesi, za Wami też bardzo tęsknimy. Wszystkiego dobrego dla Cieszyna, wszystkiego dobrego dla Podbeskicia, dla Żywiecczyzny, dla województwa śląskiego, dla Polski, dla Czech i dla Europy. Niech żyje Polska, niech żyją Czechy, niech żyje Cieszyn. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do głosu posła Przemysława Koperskiego. Bardzo proszę. Dla mieszkańców Cieszyna od zarania praktycznie wartości socjaldemokratyczne były bardzo ważne i były zawsze w życiu Cieszyna obecne. Takie jak wolność, poszanowanie mniejszości, szacunek dla kultury czy otwartość. Takie nazwiska jak Reger, jak Daszyński są mocno zakorzenione w historii Cieszyna. Ja wierzę głęboko w to, że równie mocno zakorzeniony w historii Cieszyna będzie już za kilka tygodni również Robert Biedroń jako przyszły prezydent Polski. I bardzo was proszę, apeluję, bo wiem, że ponad 40 tysięcy mieszkańców naszego regionu rok temu oddało głos na lewicę. Proszę was, żeby jeszcze raz pójść do wyborów i jeszcze raz znak X postawić przy kandydacie lewicy, przy kandydacie, którego nazwisko to Robert Biedroń. Bardzo was o to proszę i dziękuję za to, że do tych urn pociągniecie ze sobą również swoich bliskich i swoich przyjaciół. Szanowni Państwo, wierzę również głęboko w to, że dzięki determinacji społecznej, dzięki takim ruchom jak ostatni spacer wzdłuż Olzy, uda się wymusić w końcu normalną politykę państwa polskiego dla takich miast jak m.in. Cieszyn. Bez tego nacisku społecznego, bez naszej aktywności, niestety historia pokazuje, że to się nie uda. Z wami i z nami na pewno jesteśmy w stanie to zmienić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i Robert, witamy cię jeszcze raz na Śląsku Cieszyńskim w Cieszynie.